Dzień dobry, cześć, witajcie w drugim dniu naszych przygód w Alpach. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia śladu w komentarzu oraz odwiedzenia mojego Instagrama Przemek Motocyklem. Wczorajszy wieczór minął bardzo szybko. Opróżniliśmy w moment wspomnianą w poprzednim odcinku butelkę whisky i poszliśmy spać. Hotel okazał się strzałem w dziesiątkę. Dostaliśmy pokoje o wyższym standardzie niż zarezerwowane, do tego bardzo pyszne śniadanie. Znajdujemy się obecnie w miejscowości Riva del Garda. Pogoda przepiękna. Grzeje po kaskach niesamowicie, więc wybieramy lżejsze wdzianka. To już moja druga wizyta nad tym jeziorem w tym roku. Obecnie ludzi jest bardzo dużo. Tworzą się korki. Marnujemy sporo czasu na tankowanie. Przed nami jakiś Niemiec kupował papierosy chyba na rok do przodu. Nie zatrzymujemy się w centrum ani na plaży, więc zaprezentuję Wam magię montażu. Zobaczcie, jak ta miejscowość wyglądała w maju. No dobrze, było powietrze. Za chwilę będzie ląd, to pokażę Wam jeszcze wodę. W Rivie znajduje się port, z którego wypływają promy do każdej większej miejscowości. Jeśli dobrze pamiętam, całodniowy bilet kosztuje 15 euro od osoby i możecie pływać cały dzień od miasteczka do miasteczka jak jakieś wariaty. Będąc tutaj wiosną, tak właśnie zrobiliśmy. Popłynęliśmy do Limone, tam spędziliśmy kilka godzin, następnie do Malcezine i powrót do Rivy. Jeśli jesteście nad gardą motocyklem i macie jeden dzień przerwy, to będzie to idealne rozwiązanie. Polecam! Wróćmy na pokład mojego okrętu. Jedziemy obecnie jedną z najpiękniejszych dróg, jakimi miałem okazję jechać. Malownicza droga wzdłuż jeziora Garda zaczęła być budowana podczas I wojny światowej. Ukończono ją dopiero w 1931 roku, a otwierał ją sam Benito Mussolini. Thank you.
Dojeżdżamy do centrum Limone. Jeśli jesteście motocyklem, to szczerze polecam ten parking. Jest darmowy. Znajduje się przy samym jeziorze i z buta to jakieś 5 minut od starszej części miejscowości. Nie będę wam tutaj opowiadał o historii i legendach na temat tego miasteczka. Powiem tylko tyle, że według mnie jest jednym z czterech najpiękniejszych nad tym jeziorem i polecam wam odwiedzić. Rive, Limone, Malcesine i Sirmion i to zdecydowanie poza sezonem. Na parkingu wzbudziliśmy niemałe zainteresowanie. Jakiś starszy Austriak chyba nie mógł uwierzyć, że w Polsce mamy motocykle. Ruszamy dalej. Dzisiaj niby grafik luźniejszy, ale temperatura daje nam popalić. Trzeba będzie robić częściej postoje. Kawałek za Limone macie wjazd na słynną drogę Strade della Fora. Niestety wiosną tego roku osuwisko zablokowało całkowicie przejazd, a Włosi sami wiecie, nie spieszą się. Na wszystko przyjdzie czas. Na drogę można wjechać od drugiej strony i przejechać jej całkiem sporą część. Z pewnością większość z was oglądała przygody Jamesa Bonda, a dokładnie Quantum of Solace. To właśnie na tej drodze był kręcony słynny pościg. Po paru kilometrach zjeżdżamy na drogę SP9 w kierunku miejscowości Idro. Wspinamy się w górę. Tutaj to dopiero są widoki. Nawet dziwna cisza zapanowała w interkomach. Kierowca Piaggio, gdy zobaczył w lusterku kolumnę motocykli, cisnął tym rydwanem jak diabeł. Nie mam pojęcia, jakie to prawa fizyki trzymały go na drodze, ale włoscy inżynierzy spisali się na medal. To dobry moment, aby wspomnieć wam, że w opisie filmu umieściłem mapę z danego dnia przejazdu oraz link do noclegu, jeśli tylko uznaliśmy go za godny polecenia. Ach, co to były za zakręty. Coś niesamowitego, cudownego i niebywałego. Próbuję jakieś emocje wydobyć z tego lektora, ale jest ciężko. Jesteśmy na charakterystycznym moście nad jeziorem Lago di Valvestino. Niby zakazy, ale zatrzymuje się tutaj każdy. Chwila odpoczynku. Zdjęcia i ruszamy dalej w stronę Parku Narodowego Stelvio.
Odbijamy na Lagobi Odro i znowu się zaczyna. Ostro pod górę i pętelki. Najlepsze są te znaki. Jedziesz sobie nagle znak zwężenie drogi. Uwaga sarny i obrywy skalne. Akurat sarny najmniej się na tej drodze obawiam. Cały czas gdzieś z tyłu głowy siedzi, czy za zakrętu nie wyskoczy jakiś suwik czy trójkołowe piadzio. Pamiętajcie, pierwszy zawsze ma najgorzej. A ja głupi na największym motocyklu po tych serpentynach na przodzie. A co tam? Jezioro Idro. Myślałem, że zrobi na mnie większe wrażenie. Pytam chłopaków, czy chcą zrobić przerwę i rozmasować swoje 4 litery, ale zgodnie twierdzą, że nie. Słoneczko grzeje tak, że muszę jechać z opuszczoną szybą. No i w tym momencie kończą się moje nagrania z kamery GoPro. Będąc w Dolomitach, zgubiłem kartę, na której nagrane były całe 2 dni jazdy. Na szczęście mamy jeszcze kamery Mariusza i Rafała. W drogę! Przygoda czeka! A przed wami tunel, który jest drogą, remizą strażacką i cholera wie czym jeszcze. Idzie się w nim zgubić. Będąc tutaj pierwszy raz, można pomyśleć, że jedzie się jak, no sami wiecie jak co. Ale zasada jest jedna, nie próbujcie gonić miejscowych. Jestem pewny, że nie skończy się to dobrze. Podczas całej podróży byliśmy świadkami 2 wypadków motocyklistów. I nie skończyło się to na odrapaniach. Jak zobaczyłem leżącego na drodze Włocha, który stał obok mnie na parkingu, to miałem ochotę zejść z motocykla i wrócić do domu.
Znajdujemy wreszcie jakiś otwarty sklep spożywczy. Przez drogę od Gardii aż tutaj wszystkie były pozamykane, a w kufrach pusto. Dobrze wiedzieć, że Włosi robią sobie pauzę i zamykają sklepy w godzinach zazwyczaj od 12 do 15. Uzupełniamy zapasy wody, słodyczy, alkoholu. Podziwiamy piękne widoki i jedziemy w stronę przełęczy Gawia. Dojechaliśmy. Wreszcie. Czytałem wiele komentarzy i większość osób zgodnie twierdzi, że przełęcz Gawia jest piękniejsza od Stelvio. Całkiem nieświadomi, co nas za chwilę czeka, jedziemy szczęśliwi pod górę. Bo chyba nie ma nic piękniejszego od widoku zachodzącego słońca z górskiej przełęczy. Szukam teraz trochę danych i zacytuję wam. Przełęcz Gawia jest piękna, ale i niebezpieczna. Głównie z powodu drogi od strony miejscowości Pezzo. Fajnie, szkoda, że nie przeczytałem tego artykułu wcześniej. Zgadnijcie, który podjazd wybrał Przemek dla siebie i swoich kolegów. No i popatrzcie, jak dzieje się prawdziwa magia. Piękna dwupasmowa droga zmienia się w ścieżkę rowerową w ciągu zaledwie jednej sekundy. Przed nami jedzie autem Włoch. Facet wpadł w panikę i chyba stwierdził, że dalej nie pojedzie. Musi się minąć z drugim autem. Ten po lewej robi co może. Pokazujemy mu z Rafałem, że ma jeszcze dobre pół metra wolnego miejsca. Powtórka. Znowu stoimy. Jakoś udaje nam się dogadać i gościu daje trochę do tyłu, robiąc miejsce dla motocykli. Te dwa momenty z pewnością nie pomogły naszym nerwom. Właśnie tutaj zrozumieliśmy, że to nie będzie łatwy podjazd. Zerkam na wskazówkę od temperatury silnika z niepokojem. Tak jak myślałem, rośnie i to za szybko. BMK znowu się przegrzała. Musieliśmy się na chwilę zatrzymać. Jak tylko dojedziemy do hotelu, będę musiał coś z tym zrobić. Widoki sami widzicie przepiękne. Ale teraz wyobraźcie sobie, że musicie się minąć za autem i nie macie gdzie postawić prawej nogi, bo za białą linią jest przepaść. Słyszę na interkomie. A chuj tam jedziemy. Będzie co wnukom opowiadać. Takiej motywacji mi było trzeba. Mariusz z racji gabarytów motocykla jedzie tym razem pierwszy. Łukasz z Rafałem mówią coś o testamentach i ubezpieczeniach i cytują pewnego pana. A co tam wkleję wam go tutaj? Ostatni raz dałem się namówić na góry. Wszędzie. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Na skrzydce się zachciało, kurwa. Ja to nie jestem fanem gór, to nie jestem fanem, delikatnie mówiąc, kurwa. A zawsze tak mówię, a potem było wartko.
Podziwiajcie piękne widoki, a ja... A w zasadzie lektor opowie wam chwilę o samej przełęczy. Przełęcz Gawia położona niedaleko Stelvio, w Alpach Retyckich, na wysokości 2621 metrów. Wzdłuż trasy, w okolicach szczytu przełęczy, znajdują się dwa przepiękne jeziora. Lago Bianco i Lago Nero. Lago Bianco niestety jest jeszcze pod śniegiem i lodem, a Nero zobaczycie po naszej lewej stronie. W odległości około 3 km od szczytu przełęczy znajduje się charakterystyczny ciemny mrożący krew w żyłach tunel. Przynajmniej tak niektórzy twierdzą. Tunel zbudowano, aby ominąć najniebezpieczniejszy fragment wykutej w skale drogi. Zatrzymujemy się na parę minut na mowy motywacyjne i fotki.
Moja krowa znowu ma dosyć. Musimy zrobić chwilę przerwy. Mariusz poleci zobaczyć, co jest za zakrętem, a my pogadamy z Kozicą Górską. Tak, tak, z Kozicą. Tam już jest szczyt, ja już byłem na końcu. No, poczekaj dwie minuty i niech chociaż zebie te dwie kreski spadną. Tutaj to już jest lajtowa droga, tu nie ma żadnych nawrotek. Tak? Jeszcze tylko cztery zakręty. I od tej pory, jak któryś zapytał się, czy daleko jeszcze, to usłyszał, że zostały tylko cztery zakręty. Podziękowaliśmy Kozie za gościnę i jedziemy, bo słońce już nisko. W lokalu po lewej możecie się czegoś napić, coś zjeść i zakupić pamiątkowe wlepy czy magnesiki. Wyjaśniło się, dlaczego o tej godzinie na drodze jest taki duży ruch. Otóż odbywa się jakiś wyścig rowerzystów. W wielkim skrócie wyglądało to tak, że za zakrętu wypadał rowerzysta, a tuż za nim bus. Brak słów. Niestety nie będzie to ostatni wyścig, na jaki trafimy podczas tego wyjazdu. Prawda jest taka, że wszyscy chcemy się na tych drogach zmieścić, ale jazda dwóch czy trzech rowerów obok siebie na takiej wąskiej drodze to już przegięcie pały. Widzę na filmach, że dochodzi często do awantur. Korzystając z postoju, znaleźliśmy nocleg w Bormio. Mamy pokój rodzinny ze śniadaniem. Jedziemy. Wystarczyło przejechać ze 3 km i wiemy już, dlaczego każdy wybiera podjazd z tej strony. Droga jest szeroka, równa, a widoki wcale nie gorsze. Jeśli nie macie nerwów ze stali, zdecydowanie wybierzcie ten wariant, czyli podjazd od strony Bormio.
Pewnie niektórzy zastanawiają się, dlaczego Mariusz co jakiś czas naciska interkom. Otóż ma jakieś zwarcie i aby powiedzieć, musi go docisnąć. Niestety nagrania z dojazdu do hotelu nie przetrwały. Pani w recepcji dziwnie się uśmiechała, jak wydawała klucze do pokoju rodzinnego, ale okazało się, że pokój jest super. Po rozpakowaniu ruszyliśmy w miasto, poszukać czegoś do picia i jedzenia. Zjedliśmy pyszną lasagne, spróbowaliśmy lokalnego piwa i jak to my, grzecznie poszliśmy spać. Na parkingu hotelowym znalazłem wąż do mycia rowerów. Przepłukałem chłodnicę i od tej pory wszystkie problemy z przegrzewającym moto się skończyły. Dziękuję, że obejrzałeś ten odcinek. Będę wdzięczny, jeśli zostawisz po sobie łapkę i komentarz. Pozdrawiam i do następnego, cześć.